Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Dying Light. I nie wiem, czemu jestem tutaj. Tak zacząłem grę. Nie wiem, gdzie skończyłem. Gdzieś w jakiejś bezpiecznej strefie, którą sobie odblokowałem. Tu byłem, nie? Bezpieczna strefa. W którejś z tych. Chyba w tej. Nie mam bladego pojęcia, czemu gra mnie wyrzuciła tu, ale hej, to zawsze lepiej niż jak w drugim odcinku wyrzuciła mnie prosto w paszczę zombiaka. Dlatego zawsze mogło być gorzej. Dobra, lecimy. Ten odcinek jest oficjalnie końcem mojego maratonu nagrywania na święta i na trochę po świętach. Wracam do nagrywania dopiero w wielkanocny poniedziałek, a jest niewielkanocny czwartek właśnie. O nie. O, dobrze, całe szczęście. Jest właśnie wielkanocny czwartek. Kończę nagrywać na zapas. I od poniedziałku już normalnie będę jeden odcinek przed wami, bo teraz jestem troszeczkę więcej odcinków przed wami. Także już w miarę na bieżąco będę mógł reagować na to, co piszecie. A oj, piszecie sporo. Brak miejsca w ekwip... Czy ja komuś przeszkadzam? Brak miejsca w ekwipunku. To jest tak krótki nóż, bardzo szybki, na 30 dymy... Czekajcie, czy ja jak sobie wcisnę... Czy ja mam szybki jakiś ten... Aha, tu mam szybką zmianę broni. Czy ja mam szybki dostęp do ekwipunku? L? Przepraszam. K, J... Nie, no pewnie z tego poziomu to nic. N, B, V, C, to się kłóca. Tak? Myślę, że kontrolem się... Nie, dobra, C się kłóca faktycznie. G, H, J... Wow, zużyłem apteczkę, zajebiście. L, no to już wiem. O... Aha, dobra. Co ja robię? Czemu? Nie, dobra, nieważne. Nie było tego. Nie było tej sytuacji całej. Nie powinienem nagrywać o tej godzinie. Nóż na 30 obrażeń. Tu mam nóż na 33 obrażenia. No i to by było w sumie na tyle. Ten jest lepszy, więc nie muszę wymieniać. Dobra. O, skrzynka. Ta jest chyba trochę trudniejsza do otwarcia, co? Trudne, no właśnie, ale trudniejsze do otwarcia znaczy... Lepsze łuchy. O ty, kurde, aż tak to jest trudne? No, faktycznie. To nie jest bardzo trudne, co prawda. Jak busy policyjne, ale... damn. No to teraz już coś wywalimy na pewno. 85 damage'a. 85 motherfucking damage'a. Dobra, wywalam ten klucz. W myśl zasady... Znaczy... Nie ma takiej zasady. W myśl mojej myśli, że przedmiotu już rozjebanego na amen nie da się więcej naprawić. Pewnie tak jest. Dobra, wracamy do Raisa, bo ja się bujam z tym zadaniem już chyba 3 odcinki. Co kompletnie nie ma najmniejszego sensu, a to zadanie polegało tylko na idź tam, zrób to i przyjdź. No i ja tam byłem i to zrobiłem i przyszedłem, ale zajęło mi to 3 odcinki, więc... Wydaje mi się, że Rais nie jest najpopularniejszą postacią w mieście. Jeszcze coś tu po drodze mi się wydarzy? Nie, ale to on jest gościem, którego... Wow! Stare powiedzenie spadło mówi, mi się. O wiele bezpieczniej budzić strach niż miłość. Tak, ale o wiele bezpieczniej się w ogóle obudzić, niż u boku Raisa bać się, że się w ogóle chłop nie obudzi. Znaczy, jakikolwiek chłop. Nie mówię tu o Raisie, tylko o kimkolwiek. I w ogóle... Smacznego i nie gadam z tobą, daj mi spokój, nie rozmawiam z tobą, jesteś dla mnie obcym człowiekiem. O, już ci biegnę pomóc, kolego. Pomogłem ci. Ała. Ale żeśmy go rozjebali, co? Czekaj, bo ty będziesz miał dla mnie zapłatę i zaraz zaczniesz uciekać. Tytan, ulepszenie broni. O, nice. Ostatnio koleś chciał spieprzyć z moimi pieniędzmi, więc ja wam już nie ufam, skurczysyny. O czymś tam miałem powiedzieć. Aha, że ja tak sobie biegnę i nagle zaczynam po prostu gadać. I skąd Karim ma wiedzieć, że ja mówię akurat do Karima? Ej, czekajcie, bo ja bym to sobie otworzył, bo tu jest w miarę ładny teren. Jak ja wejdę tu... Aha, to one tu nie wejdą. Ha. Naprawdę? To jest tak po prostu samochód do otwarcia. I nikt go nie pilnuje, bo jest brama. O! O, i co mam w środku? Mi już się kończy miejsce na broń. A tu jest jakiś zajebisty łom i amunicja do strzelby. No, nie mam strzelby, ale hej, mam amunicję. Gaz rurka, 42. Ile tu, jakie tu mamy? 86. Podwójne obrażenia niż gaz rurka.
86, klucz w zęby ulepszony ma 77, a tu bazowy łom ma 86. To są jakieś kosmiczne wartości. Dobra, wywalam to, co mam najmniejszy. 42, młotek dekarski, zwykły młotek. 63, ej, to... Aha, bo to zielony jest ten, a... Nie wiem. 63, dobra. 42, karabin, to wiadomo raczej. No i szeroki, krótki nóż ma 33, ale nóż jest szybki, dlatego nóż jakiś chcę sobie zostawić. To chyba padło na młotek dekarski? Albo gazrurkę. Co będzie lepsze akurat w tym wypadku? Poręczność 60-60, więc identyczna. Gazrurka ma trochę większą trwałość, więc młotek wylatujesz. Ja biorę... Serio? O, dobra. Wzmocniony łom. Mogę wytworzyć nowy przedmiot? To brzmi dobrze, ale skończmy to zadanie najpierw, bo znowu się zacznę bawić we ekwipunki. Ej, czy mnie tu nie było, czy byłem w bardzo podobnym miejscu? Mnie tu nie było. Skrzynia zamknięta, znaczy nie było mnie tutaj. No, bo zaraz zacznę się znowu w ekwipunku bawić i znowu nie skończę tego zadania. Stoper włączony? Włączony. No to chociaż tyle. Uuu, shurikeni! Znaczy, tak, wiem, że to się nazywa gwiazdki do rzucania tutaj, ale będę mówił shurikeny, bo w sumie to są shurikeny. Nie żebym był jakoś, wiecie, wielce za pan brat z kulturą japońską, po prostu... No wiem, że to się tak nazywa i tyle. Dobra, tu też widzę kolejną skrzynkę. Ej, co jest, te tereny są kompletnie... A, dobra, z tej chaty pewnie za chwilę ktoś wyjdzie. Albo jak zacznę otwierać, albo jak mi się uda już otworzyć. No, myślałem, że za pierwszym razem mi się uda. To by było coś niesamowitego. Dobra, co my tu mamy? Kolejny nóż, ale już widzę, że jest gorszy, więc olejemy sprawę. Dobra, czy daleko do Raisa? Nie wiem, bo gra mi oczywiście nie pokazuje odległości. Ale... Oła, co mi się stało? O ty... Przepraszam, co to się wydarzyło przed chwilą? Oho, słyszę tego, plujaka. Ropucha. Ale jakbym go tak sobie olał na przykład ciepłym moczem... Myślę, że byłoby całkiem... Ale ich się tutaj zebrało, ej! Weźcie ich trochę, wyczyśćcie sobie tutaj, co? Bo straszny bałagan tu macie. Dobra, dobra, ukończyłem zadanie w końcu. Można na tobie polegać bardziej niż na tych ochlejmordach. Rais na ciebie czeka. No może, bo oni pewnie mają antyzynę względnie zagwarantowaną, co? Ja muszę się starać, bo należy do wrogiej frakcji. Odbierz zapłatę od Raisa. No, coś czuję, że on sobie odbierze zapłatę ode mnie w postaci mojej dłoni. Czemu nagle to jest zamknięte? Dzień dobry. Rozumiesz? Daję ci schronienie. Oho. Daję ci chleb. Ktoś tu zaraz zginie. A ty nie jesteś nawet w stanie wykonać prostego zadania. Mam lepszy kij niż twój. Powinienem wysłać was wszystkich do dziury. Cześć. Nie przeszkadzaj sobie. Toż to nasz sługa wieży. Masz coś dla mnie, przyjacielu? Owszem, mam. O. A skąd Crane wiedział, że Rais powiedział przyjacielu w cudzysłowie? Dwie skrzynki antyzyny. Nie sądzę. No, kto by się spodziewał. Ślepo oddany wierzy. Zachowujesz się jak tchórz, Crane. Tchórz poddający się woli. Serio? Nie zastrzelisz żadnego z nich? Pojebało cię? Przestrzegasz zasad równie bezmyślnie, jak przestrzegasz moich. Jak mały, posłuszny piesek. Hej, mieliśmy umowę. Twoi ludzie potrzebują antyzyny. Teraz bardziej niż dotąd, zakładam. Lecz ktoś, kto trzyma się cudzych zasad, nie jest prawdziwym mężczyzną. Masz. O, tyle ekstra. Ode mnie dostaniesz. Oszukał nas. Obiecałeś, kto by się spodziewał? Dwie skrzynki, to tylko 5 fiolek. O, a jednak, czy on odstrzelił rękę? Mam propozycję. Co ty masz za broń? Atletka, Skorpion, Jade Aldemir jest w naszych szeregach. Przeprowadź ją tu. O ty, w życiu. Jest tu arena. Tam ludzie walczą dla naszej zabawy. Chcę, żeby Skorpion walczyła dla nas. Jestem ciekaw, ile potrzeba, żeby osoba jej kalibru pękła. Co? Ja... Nie! Zapomnij, nie zrobię tego! Nie słyszę przekonania w twoim głosie, Crane. No jak do mnie strzelisz, to już na pewno tego nie zrobię, więc... Dowidać. Będziesz bierz mnie tę pukawkę. I uratujesz mieszkańców wieży? Czy mężczyzną? I wybawisz Jade. I idź pomyśl o tym. Cóż, szkoda, że nie mogę podjąć decyzji. Bo gra jest liniowa względnie. No ale okej, no wiadomo, jaką bym podjął. No nie, i chuj, nie? Cholera. Proszę tu do mnie nie dzwonić teraz.
Dostarcz zrzut, znajdź odosobnione miejsce na dachu i oczywiście skontaktuj się z GRE. I co? I może im powiem, że ej, bo jest taka fajna, ładna dupa, ona mi się trochę podoba w sumie, ale Rais chce, żebym ją przyprowadził na arenę, co mam zrobić? I na pewno GRE powie, nie, stary, nie, daj sobie spokój, wymyślcie coś, tylko jej tam nie zaprowadzaj. Jasne, powie, no to chyba wiesz, co masz zrobić, nie? No i ja będę musiał to zrobić. Dobra, bo jak się chce wejść na dach, znaczy na most. O Jezus. To dam radę jakoś się powstrzymać. O kurde! Jesteś lepszy niż Ezio. Dobra, dzwonimy. Zaraz sobie jeszcze opędzluję te wagony, bo podejrzewam, że coś tu jest ciekawego. To Crane. Wagony, kurde. Zakończyłem współpracę z Raisem. Chciał, żebym porwał Jade Aldemir. Miałaby dla niego walczyć na jakiejś cholernej arenie. Tak? I? Tylko tyle? Co to znaczy tylko tyle? Nie jestem pieprzonym handlarzem ludźmi. Chyba zapomniałeś, o jaką stawkę toczy się Kraken. Po raz kolejny. Kto by się spodziewał? Tej dziewczyny, daj mu ją. Będziesz przecież obok, by zadbać o jej bezpieczeństwo, prawda? Co do... Jak możesz... Co z was, kurde, za organizacja humanitarna? Czy on chciał powiedzieć, co do wafla? Skoro ten plik może ocalić świat, czemu trzymać to w tajemnicy? Nie płacimy ci za niesubordynację, Crane. Załatw tę sprawę. Pierdol się, słyszysz? Pierdol się. Biegacze, macie mniej. Rozłączyłeś się, cwaniaczku, więc nie słyszała. Znalezienie schronienia. Lepiej więc ruszcie tyłki. A. Dobra, budzik nam przypomniał, że już czas wracać do domu, ale hej, ja mam Excalibura, więc jakby co? Serio, puste te wagony, co jest? Nic, ani nic, nawet jednej maleńkiej skrzyneczki? Serio? O, tu coś było. Ja jebie. Dobra, jest. Nawet duża skrzyneczka. Nie, duża to już nie skrzyneczka, tylko skrzynka. Muszę w ogóle oduczyć się używania zdrobnień, bo jak ogólnie nie mam nic do tego, niektórych drażni, jak ktokolwiek zdrabnia cokolwiek, ja ogólnie nic do tego nie mam, ale sam zauważyłem, że chyba ja jednak trochę za dużo używam zdrobnień. Ale to tak jest, kurde, znaczy przynajmniej ja tak mam, że takie, no wiecie, taka swobodna gadka czy coś, to zawsze musi się opierać, wiecie, żeby pokazać, że jesteśmy tacy fajni, mili, przyjemni, no to sobie zdrabniamy wszystko. I tacy jesteśmy fajniutcy, milusi i przyjemniutcy i sobie przyściuśko zdrabniamy, żeby tak, nie wiem, no takie mam wrażenie, że tak to trochę chyba działa, że tak właśnie chcemy się pokazać z jak najlepszej strony, więc zdrabniamy. No a niektórych irytuje dosłownie każde jedno zdrobnienie. A no jak już ktoś tego nadużywa, no to już jest kompletna kicha wtedy, nie? Więc no... 58! Ja będę... To się skończy na tym, że ja będę chomikował tych broni od cholery, a przerobię sobie może z góra dwie, nie? Na bank tak będzie, ale no dobra. Mamy tutaj jakieś obrażenia na 58. Ty, to się może okazać, że to wcale nie jest tak dużo. No to gazurka wylatuje w takim razie. A jeszcze chwila. Plany. Co ja mogę zrobić? Paralizator i tak dalej. Aha, tu mogę sobie coś zrobić z rurki. Albo z krótkiego noża. I tu się muszę w sobie... Pankową królową mogę sobie zrobić z tego. Złomu. I o ile mi to podniesie? 28. Całkiem nieźle. Uciszacz jest z młot oburęczny. Oh fuck. Albo rurkę mogę zrobić. Mam plus 42, plus 62. Mam 104. A z pankowej królowej mam 114. Dobrze liczę? Dobrze liczę. To w sumie różnica niewielka. O, trwałość mi tu spada. Dlaczego? I coś jeszcze tutaj mogę? Uciskacz, nie, bo ten młot potrzebuje. Tu jakieś deski, dzielnicowy, klucz w zęby. A nie mogę nic zrobić z... baseballa? Tak, szkoda. No dobra. To tyle chciałem wiedzieć. Aha, i to chciałem podnieść. 58. No jest coś... Aha, bo z tej rurki mogłem sobie fajną rzecz zrobić. A z tego młotka? Co to jest w ogóle? Brak miejsca w ekwipunku. Czy to będzie jako czekan? Albo coś takiego, bo tu na czekan to ja mam jakiś plan akurat. Haratacz? Nie, to nie to. A tu wygląda jak czekan, a tutaj chodzi o deski. No, ciekawe. No, to może sprawdzę, co tutaj po prawej stronie potrzebuję. Kusza? Raczej nie. Maczeta? Sierp? Pałka policyjna? Rurka? Długi nóż? Nie, to nie mam nic na tę broń, więc ją zostawiam.
Dobra, co my tu mamy? Czy jest coś ciekawego do zrobienia w okolicy? Spotkanie losowe, ale to tak niekoniecznie chce się tym zajmować. Tu coś jest. Znajdź mieszkanie Gaziego. Dość na południe i żadnych bezpiecznych stref po drodze. To chyba nie do końca mi odpowiada. Tu jest ten zrzut chyba, którego pilnuje tych dwóch napakowanych kolesi, nie? I obok jest jeszcze ten. Bezpieczna strefa do oczyszczenia, więc w sumie czemu nie? Możemy sobie tam skoczyć, ale to najpierw ogarnąłbym bezpieczną strefę, a później bym się bawił tym zrzutem. Chociaż nie, to nie będzie ten zrzut. Ten zrzut jest gdzie indziej, właśnie koło jakiejś bezpiecznej strefy, która już jest przeze mnie wyzwolona, ale teraz nie wiem gdzie. A nie, tu jest bezpieczna strefa zaraz obok. A nie, dobra, to możemy zrobić zrzut, to spoko. No właśnie, dobrze coś. O, i wpadłem na spotkanie losowe. No to dobra, to jak już wpadłem, to wpadnijmy. Dobra, zobaczmy, są wiaki tutaj. Kogoś skasowałem. Ale nie wiem kogo, robi się dość ciemno. Ten jakiś drgawek dostał, no. Jak tam, który mi płaci? A? Dziękuję, za 115. A ty nic, ty się nie odwdzięczysz? Ty dziadu. Jak anioł stróż, wpływający na ratunek. Dostałem te sakiewkę. Na bogato, dobra. Dobra, już mnie nie ma, przestań gadać, przestań się produkować niepotrzebnie. A, dobra, nie o to mi chodziło. No, to jak tam jest ten, obok ta bezpieczna. Słyszałem kogoś przed chwilą. Ktoś krzyczał, nie próbuj podchodzić. Wiecie co robić. Ale nie wiem co. Do najbliższego schronienia i czekać do rana. Dobra, ty mi tam, Jade, nie mów, co ja mam robić, bo mam tu kolegów. A jakbym, czy ja mogę ich spróbować na przykład jakimiś gwiazdkami albo coś, albo granatem na przykład? Bo boję się w to wchodzić, wiecie? Bo boję się, że to mi może zrobić małą krzywdę. Ale to bym musiał, czy ja to mogę tutaj wyłączyć? A, kurde. O. I cyk. I teraz to mi nie zrobi krzywdy, sam sobie zrobię krzywdę, jak zaraz będę tak skakał jak debil. Dobra, to zrobimy tak. Ja sobie zrobię... No, niech będzie Punkowa Królowa. Ekwipunek pełny. I to jest lipa, nie? Że to mi zastąpi mój poprzedni łom, ale muszę coś wywalić, żeby on mógł się zastąpić. No to jest już po prostu jakaś cholerna tragedia. I nie wiem, co wyrzucić teraz. Klucz w zęby... No nie, no klucz w zęby jeszcze ma tam jakąś swoją wartość. Ja flar nie używam w ogóle. Używać do tworzenia tymczasowych bezpiecznych stref. Zostawię, bo mogę jednak zacząć używać tych flar. Dobra, co my tu mamy? No z rurki mogę coś tam jeszcze zrobić ciekawego. Młotek ma 45. Dobra, młotek wylatuje. W sumie mógłbym zrobić ten łom i sobie go podnieść, ten młotek, ale już dobra. Zróbmy ten wzmocniony łom. I... O, nocnego łomotu nie zrobię, bo mi brakło tych. Brakło mi części, no ale to nic. Punkowa Królowa, proszę bardzo. I czy ja mogę ją jeszcze jakoś ulepszyć na przykład? F6. Puste miejsce, co ja tu mogę dodać? Krzyżowiec, trwałość większa. Jest coś co... O, Spartakus dodaje obrażenia. Spartakus plus krzyżowiec. I może tytan? A zróbmy tak. A, tylko dwa miejsca mam, dobra. To Spartakus podniósł mi obrażenia i poręczność, no to teraz coś, co mi podniesie trwałość, czyli tytan. Dobra, potwierdź. Nic, a co, na bogato. Punkowa Królowa, młotek poleciał. No to jedziemy, zaraz zobaczymy, co to robi. Razi prądem chyba, z tego co widzę. Więc zaraz zobaczymy, na ile skutecznie razi tym prądem. Dobra, ten drugi na szczęście w ogóle się nie interesuje tym, co tu się dzieje. Wow. A masz. Dobra, no ja sobie tutaj dam z nim radę. Nie wiem, czy w głowę zadaję mu jakoś więcej obrażeń? Powinno to tak chyba działać, nie? O, ty... O, dobra, dobra. Trochę mi to nie wyszło. Dobra, trochę za późno odskoczyłem, ale to nic. Fajnie by było ich zabić już... O, poraziło go prądem, ale on cały czas stał porażony prądem, więc to mu raczej wielkiej różnicy nie robi. Ty, patrzcie, jak szybko sobie z nim poradziłem. Zbieramy, co tam miał ciekawego i bierzemy się za tego, póki jeszcze noc nie nastała i koszmary mi tutaj nie przylazły. Ale jak przyjdą, to zawsze mogę sobie rzucić flarę albo po prostu uciec 3 metry dalej do bezpiecznej strefy. I tyle. Włączę sobie latarkę, bo trochę mi mało widać. Mało widać, jak chłopa zabijam. Kurde, jak on macha tym młotem, to autentycznie się na krześle odsuwam do tyłu, żeby mi czasem nie sięgnął, nie? Kurde, już na dwóch takich typów moja...
Cyberpunkowa królowa jest już w połowie wytrzymałości. Nie ma zero litości w frajerze. Gin. Dobra, zrzut. Nie ma zrzutu. To jest ta skrzynka? Skrzynka jest zrzutem? Jeszcze słyszę, że coś mi tu lezie. Przejazd! To było dobre. Oho, dobra, mamy noc. I akurat udało mi się otworzyć tę skrzyneczkę. I co tu mam? O, pałkę policyjną. Na pałkę policyjną mam przepis, że tak powiem. I już mnie nie ma. No chyba, że trochę spróbujemy się pobujać, co? Znowu po nocy. Spróbujemy tę bezpieczną strefę zrobić? Co wy na to? W sumie można, co? Będziemy po prostu uważać. Jakby co? O, to zrobimy tak. Ja sobie wybiorę już flary. Aha, tylko nie mam ich na tym, na pasku szybkiego wyboru. No to mogę sobie ich czasem nie wybrać. O, latarkę UV mam w ogóle. Też spoko. Ale to zamiast petard sobie damy flary. O. I lecimy. No trochę się trzeba zacząć bujać w tej nocy, bo... no bo nie można cały czas przysypiać wszystkiego, nie? A bezpieczną strefę, jak sobie machnę, no to też będzie w sumie na plus obrazu. O ile mnie żaden koszmar nie przyoczy i szybko mi się uda zamknąć bramę. Oj, czy ja tu dużego słyszałem? Co tu się dzieje? Tu jest ten. To tego zabiję, tylko żebym nie trafił go czasami w butle, bo mi hałas jest teraz akurat najmniej potrzebny. Okej, okay, zaraz ktoś tu przyjdzie, więc ja się trochę odsunę. W sumie prąd mogę już włączyć. O! Ha! Zdech! Ej, nie, żyję. Żyję, ale dostaję po mordzie. A, ty frajerze. Dobra, i w sumie teraz jestem już bezpieczny. Ten się zżygał, ale co to mi robi? W ogóle zżygał się przez kombinezon, nie? Jak to ma się jedno do drugiego? To po co mu ten kombinezon? Wow, 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 typie! Uważaj! Nie w instrybutor, ej! Ten co robi? No dzięki, chciałem być cicho, nie? Fajnie, że mi to umożliwiłeś, frajerze. No, trafię! Tak ze dwa razy, o, dobrze. A już dwóch takich załatwiłem przed chwilą, to z tobą też sobie poradzę, cieciu. Tylko muszę się trochę... Muszę sobie trochę naprawić broń. Wow! Ale tu prawie zaszarżował wręcz na mnie. A czy jako, że to nie jest jeszcze bezpieczna strefa, tak wiecie... Tak, dostaję więcej expa za to, że z nim tutaj walczę. I chociaż koszmary mi nie grożą, bo świecą nam lampy, to ja dostanę za niego podwójnego expa. Bo to nie jest jeszcze oficjalnie bezpieczna strefa. No to mi się podoba. Tak to ja mogę robić. Czyli wiecie, teoretycznie jestem w bezpiecznej strefie, ale nie jestem w bezpiecznej strefie. Paradoks bezpiecznej strefy. Ła! Poraził mnie prąd, którym sam go poraziłem. Co za gundwo w ogóle. No i załatwiony. I do widzenia. I bezpieczna strefa teraz oficjalnie się zrobiła. Ej, zrzut. Zrzut nocą. To będzie dobre. To będzie dobra rzecz. Lecę po zrzut nocą. Co wy na to? Lecę. Lecę po zrzut nocą. Będę to powtarzał, bo to jest bardzo epickie. Ugh. Czy zrzut jest blisko bezpiecznej strefy? No jest, ale nieaktywnej. No, może dam radę. A co mi tam? YOLO, no zrzut nocą? To brzmi jak to na expa. Ojojojoj, niebezpiecznie. Niebezpiecznie, zaraz mi tutaj ktoś może... Tylko czy oni mnie zauważą od razu i ja już mam przejebane? Czy na przykład muszą sobie zapełnić jakiś tam... O kurde, on jest na dachu. Czy musi im się zapełnić jakiś pasek zauważania mnie, żeby coś się wydarzyło? Nie, wyjazd ode mnie. O, dobra, musi im się zapełnić, bo jeden prawie mnie zauważył przed chwilą, ale ten zrzut jest bezpański, co najważniejsze. Dobra, szybko, żeby żaden chłop mi tutaj nie przyszedł. Cyk, cyk. Chociaż zrzut nocą nie ma najmniejszego sensu, bo kompletnie nie dostaję więcej expa czy coś. Bo expa to ja dostanę dopiero jak już ten zrzut... zaniosę z powrotem, ale możemy sobie zrobić jeszcze tę bezpieczną strefę tutaj przed nami. To w sumie byleby tylko szybko włączyć lampy i mogą mi wszyscy skoczyć. I
ja już sobie mogę robić, co mi się podoba, jak tylko włączę prąd, nie? Oho, widzą mnie. Gdzie jest prąd? Gdzie jest prąd? Co tu się dzieje? Cześć stary, wiesz gdzie jest prąd? Tutaj, dobra. Cyk. I już ci pomagam. No, chyba mi nie wyszło. Przepraszam, ale wiesz, miałem pewne priorytety, nie? Bo jednak nie chciałem, żeby mnie tu koszmary dopadły, więc spoczywaj w pokoju. Dzielnie walczyłeś, tak jakby... Powinieneś mnie zrozumieć. Jezus, to jak wyjebało w ogóle. Żyje jeszcze? Żyje. A tu jest woda. To prąd raczej niekoniecznie ci tutaj dobrze służy, co? W wodzie. No i mamy kolejną... nice. A, ogłuszona jest. Myślałem, że... Jezus, jak ja ich ściągam po prostu jak zły. Dobra, i pięknie, kolejna bezpieczna strefa. Coś tu jest ciekawego? Nie, trochę mi szkoda tego chłopa, co to zginął niechcący. Ale no, kurde, spanikowałem trochę. Nie wiem, czy to mnie usprawiedliwia. Dobra, to... To teraz co? Próbujemy bezpiecznymi strefami. Aha, bo to są te dwie, dobra. Próbujemy bezpiecznymi strefami dostać się do wieży. Taki jest plan teraz. Na ten odcinek. No, mogłem się pozbyć tego ciała, bo mi teraz będzie przypominać o tym. Mam nadzieję, że zdąży zniknąć do czasu, kiedy następny raz tutaj zawitam. No, niedobrze, niedobrze. Trochę się zapędziłem. Dobra, bezpiecznymi strefami do wieży. A jakby co, to zawsze mam flarę. Mam flarę? Mam flarę, dobrze. Zawsze mam flarę, zawsze mogę sobie... Dobra, jak w sumie jak nie muszę sprintować, to bym nie chciał sprintować, żeby, wiecie, ewentualną energię zachować sobie, jak będzie naprawdę potrzebna. Dobra, no i mamy już jedna bezpieczna strefa i po drodze nic się nie wydarzyło, więc możemy cisnąć teraz w kierunku drugiej następnej strefy, no. O to mi chodziło, to chciałem powiedzieć dokładnie. Drugiej bezpiecznej strefy, tylko uwaga, bo tutaj jest fraje... No ja się może wyleczę, co? Bo kurde, nie zabiją mnie koszmary, tylko zabiję się sam. Ja jestem swoim największym koszmarem. Właśnie straciliśmy dopływ gazu do wieży i o ile mogę stwierdzić, całe miasto też go nie ma. Co mnie to interesuje? Wiesz może, co mogło się stać? Nie, a nasz gazownik drzew wziął się, zwolnił w zeszłym tygodniu. W zasadzie był niezastąpiony. Może go poszukam. Nie może, a koniecznie. Gazownik się zwolnił. Mówią, w czasie... zrobił sobie małą fortecę gdzieś za dworcem kolejowym. W czasie takiego kryzysu, kiedy wszyscy są potrzebni, gazownik się zwolnił. To tak można? Au. Czy ja kiedyś dostanę jakąś redukcję obrażeń od spadania? Au. Czy niekoniecznie? Dobra, mamy tu bezpieczną strefę, więc udało się dobiec do kolejnej. Nice. Dobra, a co tam ten gazownik Jeff? Co on tam odstawił? Gdzie ja mam go szukać niby? Znajdź fortecę Jeffa za stacją kolejową, ale to nie jest chyba ten zadanie do zrobienia tylko w nocy, nie? To jest do zrobienia w nocy, zrestartuj pod stację. Ale to jest trochę daleko. Dobra, kolejna bezpieczna strefa, no niby jest tutaj, ale ta jest tak bardziej na wprost, więc pobiegnijmy sobie do tej. Tylko ja sobie tutaj jakby odpocznę na chwilę, jeśli może mogę to tak określić. Przejdę sobie po prostu na drugą stronę i już lecimy dalej. Ej, tak jakby jasno już się robi, co? Czyżby udało mi się przeżyć noc? To wcale nie taka straszna, jeśli się uważa. No i nie robi hałasu, bo podejrzewam, Brecken. Że... O, fuck. Brecken, słyszysz mnie? Tu Crane. Dobra, to się może... Brecken, jesteś tam? ...skończyć za chwilę. Cholera. Jade, tu Crane. Jesteś tam? Dobra, Crane? Udało się. Ile antyzyny dostałeś? Słuchaj, Raiz chciał... Całą tonę. ...żebym... On... Wydemał nas. Mam tylko 5 fiolek. Co? Cholera! To starczy. Kolejna tylko bezpieczna strefa. Słuchaj, Crane. Lecimy dalej, a zaraz jest dzień. To nie ma się czego bać. Noc nie jest taka straszna, o ile nie trzeba walczyć z tymi cholerstwami. I można ich jakoś fajnie omijać. No i przeżyłem noc. Haha, pierwsza noc, niezauważony nawet. To co, jakieś turbo duże ekspy? 3000, prawie 4. Jeszcze mam zrzuty do oddania. No kurde. No to ile się w miarę uważa, no to da się to jak najbardziej zrobić. Myślę, że takie podróżowanie od bezpiecznej strefy do bezpiecznej strefy... Patrzcie, jak spierdala tam. Takie podróżowanie od bezpiecznej do bezpiecznej jest w sumie bezpieczne. Więc spoko. Dobra, oddamy zrzut.
Jesteś Kyle Crane, prawda? No, a co? Aman opowiadał o tobie. Nie bój się. Kto? Nie będę cię nazywać 31. Wszyscy jesteśmy ludźmi. No stary, już chyba tyle dla nas zrobiłem, że już dawno nikt na mnie nie mówi 31. Poznałeś już Spike'a, prawda? Jest naszym lokalnym szalonym naukowcem. Tak, spotkałem Spike'a. A ten, no dobra, kojarzę. To jest, że tam coś kodował. Ci nie powie. Wiesz, że naprawdę nazywa się Rudolf? A niedługo będzie miał urodziny. 50. Wow. Nie wygląda tak starym. No to bym nie powiedział faktycznie. Chcesz powiedzieć, że powinienem mu sprawić jakiś prezent? Na litość boską nie. Nienawidzi urodzin. Aha. Chodzi o to, że Spike wynajmował ode mnie pokój przed wybuchem epidemii i znam go prawdopodobnie lepiej niż ktokolwiek inny w Haranie. Możesz przestać ostrzyć tą maczetę, jak rozmawiamy, bo trochę mnie to wybija z rytmu. Postanowił pójść na coś w rodzaju urlopu naukowego. Miał miejsce pewien incydent, który zamieszana była atrakcyjna studentka. Chwila, chcesz powiedzieć, że Spike porzucił pracę i przybył do Haranu dlatego, że miał romans ze studentką? No i co z tego? No kim ty jesteś, żeby go oceniać? A ty dymasz wszystkich dookoła, udajesz, że jesteś zwierzę, ale jednak nie. Spaliłeś dwie skrzynie antyzy. Nie, nie, nie. Nie było żadnego romansu. Wyłącznie oskarżenia. Nie sądzę nawet, że ze strony tej dziewczyny. Więc co miałbym zrobić dla Spike'a? Cóż, no, gdybyś mógł... Brakuje mi jego towarzystwa. Pozdrów go ode mnie, co? Zajmę się tym. Stary, chodź, coś ci pokażę. Patrz, chodzisz tutaj, skręcasz w lewo, rozpędzasz się. A dobra, przyjmijmy, że nie jesteś parkurowcem. W sumie nie każdy tutaj w tym świecie musi być parkurowcem. No to zeskakujesz sobie tutaj, nic sobie nie robisz. Schodzisz sobie tutaj. Ja jeszcze na razie, zauważ, nie użyłem jeszcze sprintu. Schodzisz sobie tutaj. Tu, jak nie chcesz, nie musisz przeskakiwać przez płot. Możesz przejść dookoła. Nie ma najmniejszego problemu. Przychodzisz tu. No tutaj już trochę parkour ci się przyda. Musisz się trochę wspiąć. No ale myślę, że tyle dasz rada, a jak nie, to kogoś zauważy, ci pomoże. Robisz tak. I tu już sobie normalnie przechodzisz. Tu się nic złego nie dzieje. Wchodzisz tu i tu siedzi Spike. I robisz mu... W sensie, i mówisz mu... Pozdrawiam cię, Spike. Brakuje mi twojego towarzystwa. Zważ, że tak bardzo mi go brakuje, że sam przebyłem tę niebezpieczną drogę pełną niebezpieczeństw i zombiaków tylko po to, żeby ci to powiedzieć, więc doceń to, Spike. Możesz tak powiedzieć, możesz tak zrobić. Nie ma najmniejszego problemu, ale no dobra. Jakby nie chce ci się, to ci się nie chce. Ale nie mów, że lubisz Spike'a, skoro nawet ci się nie chce przejść kilkunastu metrów. Co tam, debagujesz, nie? Kurde, nie zazdroszczę, stary, naprawdę. No nic, powodzenia. A w sumie to już ci przekażę to pozdrowienie, co mi szkodzi. A, nie mogę ci przekazać pozdrow... Nie umiem mówić, skończyła mi się umiejętność mówienia. Jakby mam pulę umiejętności mówienia na cały dzień i ona wraz z upływem dnia się zmniejsza. A biorąc pod uwagę, że tak na co dzień to za bardzo rozmowny nie jestem, no to jest ona dość mała. Bo wiadomo, skill niećwiczony zanika. No więc właśnie mi się wyczerpała, nie? Po 30 minutach nagrania odcinka mi się wyczerpała moja zdolność mówienia. Czekajcie, bo tu jakiś frajer za mną biegnie. Muszę się go pozbyć. No dobra, to jest ewentualnie jedyna niebezpieczeństwo. Ja naprawdę już nie umiem mówić. Dobra, w sumie oddałem zrzut. Zaraz sobie oddamy jeszcze... Wydamy punkty nauki moje, doświadczenia. I kończymy, bo ja już nie umiem mówić, jak widzicie. Dobra, umiejętności. Tu mamy jeden. Co my tu sobie możemy wziąć? Naucz się wytwarzać tarcze i używać ich w walce. Chyba nigdy z tego nie korzystałem, więc nie. Używać pułapek z ogrodzeń elektrycznych. Może jak będę tak często sobie na nocne wypady wybiegał, to czemu nie? Poziom przetrwania. Naucz się wytwarzać cztery typy granatów. Wow. Ale chyba nie. 6 nowych miejsc na broń, niekoniecznie. To brzmi fajnie, ale 6 slotów na broń brzmi lepiej. Bo znowu już mam dylemat, co wyrzucać, a czego nie. Dobra, co tu mogę sobie wziąć? Zmniejsza obrażenia odnoszone... No proszę bardzo, mówię i mam. Upadek z dużej wysokości nadal kończy się śmiercią, no ale z mniejszej... to się przeturlam pewnie i żyję dalej. Po schwytaniu możesz szybciej wyrwać się gryzoniem. Kurde, to jest bardzo dużo fajnych... wolność regeneracji z... Aha, dobra. Powalę kopta, tylko jest kopnięcie wyskoku, przerzut, a to? No, kopnięcie podczas wślizgu łamie nogi. Damn. To nie wiem, co brać. Myślę, że zmniejszone obrażenia od upadku, bo zdarza mi się jeszcze...
Albo nie. Weźmy sobie ten rzut judo. Czy ja mogę... rzut judo. Jakiś youtuber tak chyba przekręcał, nie? Chyba T-Volt. Wykorzystuj rozpęd. Dobra, jak to działa? Wbij się do niego, naciśnij Alt oraz wybrany kierunek. Możesz wykorzystać manewr do zmiany pozycji podczas walki, zrzucenia przeciwników z dachu. Dobra, brzmi fajnie. Wezmę to sobie i zaraz pójdę przetestować. Dobra, Alt. To będzie największe wyzwanie. Nie żeby dobrze zastosować ten manewr, tylko żeby wcisnąć Alt. Dobra, dajcie mi tu kogoś. Najlepiej na dachu, żebym tak ładnie sobie to mógł przetestować. No, oczywiście nikogo nie ma na żadnym dachu. Wytężam wzrok, ale nie widzę. No nic, może zaraz się gdzieś ktoś znajdzie. Albo wejdzie do mnie, może będzie na tyle miły, że przyjdzie... Co to za hałasy? A jakiś... Aha, klimatyzacja, dobra, myślałem, że zrzut leci. O. Dobra. Dajcie mi jakieś zombie na dachu. Nie bądźcie tacy, tam ktoś jest gdzieś? Nie widzę, no kurde, ja chciałem sobie przetestować. No dobra, no to przetestujemy na zombiaku jakimś na ziemi po prostu. O, dzień dobry. Czy ma... Kto się tam tak drze? Czy ma pan chęć porozmawiać o rzucie judo? Ja pierdolę, co tu się wydarzyło przed chwilą? Ty, ona mówiła, nie, proszę, nie bij. Słyszeliście? Słyszeliście, jak ona mówiła, proszę, nie bij mnie? Bo ja nie. Dobra, czyli działa ogólnie, tylko nie wiem czemu spadłem. Dobra, zjem sobie ciastka. Ciekawe, co by się stało, jakbym teraz skończył grę. Gdzie by mi zapisało i gdzie by mnie rzucił... No, Crane! Obżar się ciastek, już jest ciężki, już nie umie skakać. Dobra, wracam do wieży, nie wiem czy tam mi się zapisze czy nie. W każdym razie na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Będziemy się oczywiście w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć.